Żwirek i muchomorek, strona 102. Chcieli łuskać orzechy. Żwirek i muchomorek szli sosnowym lasem. Naraz usłyszeli ciche narzekania. W dziupli na jajeczkach siedziała dzięciołowa i skarżyła się. Już lotki w skrzydłach mam całe wytarte od tego siedzenia, a dzięciołki nie chcą się wykluć. Możemy ci pomóc, powiada muchomorek, ale musiałabyś kawałek stąd odlecieć. Najpierw krzyknij na mnie Asio, rzekła dzięciołowa. Muchomorek krzyknął, a wtedy ona wyleciała z dziupli. Żwirek popukał się palcem w czoło. Chciałbym wiedzieć, muchomorku, jak zamierzasz pomóc dzięciołowej. Muchomorek posmarował stopy sosnową żywicą, aby się nie ślizgać. Wdrapał się do dziupli i usiadł na jajeczkach. Kiedy ścierpły mu nogi, wyręczał go żwirek. Dzięciołowa tymczasem rozprostowywała skrzydła, a kiedy w jajkach zaczęły stukać dziobki, powiedziała: teraz ja sama muszę się tym zająć. Żwirek i muchomorek zleźli z sosny i poszli dalej przez las. Chodzili tam i z powrotem, wreszcie żwirek przystanął, bo wszystko wokoło wydało mu się jakieś obce. Muchomorku, chybaśmy zbłądzili, powiedział żwirek. Wejdźmy na drzewo i rozejrzyjmy się, rzekł muchomorek. Posmarowali stopy żywicą, a potem wdrapali się na najwyższą sosnę. Zrobili z dłoni lornetkę i chcieli rozejrzeć się, czy nie zobaczą gdzieś swojej chatki. Nagle ktoś odezwał się im za plecami. Dobrze, żeście tu przyszli. Był to wiewiórczak Skrzypiząbek. W dziupli miał nieporządek jeszcze sprzed kilku dni. Właśnie siedział nad kubką orzechów. Już mnie bolą się kacze. Teraz wy będziecie mi łuskać orzechy, ucieszył się. Nie możemy, myśmy zbłądzili, rzekł żwirek. Skrzypiząbek machnął tylko łapą i zaczął podawać orzech po orzechu, a żwirek i muchomorek musieli je rozłupywać pałką. Skrzypiząbek zaś tylko wybierał jądra ze skorupek i chrupał je ostrożnie tylnymi zębami. Zaczynały ich już boleć ręce, a Skrzypiząbek ciągle nie miał dość. Mógłbyś przez chwilę łuskać sam, powiedzieli. Ale Skrzypiząbek wyszczerzył żółte zęby, aż przyjaciele się wystraszyli. Kiedy wyłuskali 57 orzechów, Skrzypiząbka ogarnęła senność. Możemy już iść? Spytali żwirek i muchomorek. Nic podobnego, powiada Skrzypiząbek. Już ledwo się poruszał, ale zdążył jeszcze opleść wejście do dziupli gałązkami, tak że stała się ona jak więzienie. Potem usnął. Żwirek i muchomorek siedzieli smutni i kręcili młynka palcami. Wreszcie żwirek postanowił, że spróbuje coś zrobić i zastukał pięścią w sosnę. Po chwili z lasu przyleciała dzięciołowa z dzięciołkami. Rozejrzała się i powiada: ale urządził was ten Skrzypiząbek. A potem razem z dzięciołkami zabrała się do gałązek oplatających dziuple. Cięli dziobkami jak dłutkiem, aż uwolnili żwirka i muchomorka. A tędy prowadzi droga do waszej chatki wśród korzeni, wskazała im pazurkiem dzięciołowa. Wiewiórczak Skrzypiząbek dalej spał sobie w dziupli, a żwirek i muchomorek wrócili do domu. To nie jest niedobre zmuszać do innych i robić. To jest niedobre robić to, co inni nie chcą, i robić to, żeby oni to musieli zrobić, nawet jeśli bardzo nie będą chcieli. Masz rację.